Polska mówi, pan Andrzej Chybowski, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców i przyjaciół kolonii Pawelberga. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Panie Andrzeju, chciałbym z panem porozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, jakie miało miejsce 75 lat temu. Wtedy, kiedy to zupełnie spontanicznie wyszli ludzie na ulicę w hołdzie ofiarom, powstańcom warszawskim. Kto był pomysłodawcą tego wydarzenia 75 lat temu? 75 lat temu to wydarzenie, tak jak pan powiedział, było bardzo spontaniczne, bez żadnych, nikt nie wyrażał na nie zgody, a pomysłodawcą był Franciszek Łotecki, prezes Bratniej Pomocy Wyższej Szkoły Budowy Maszyn. Tak potocznie mówią o nim Wawelberg. Jako że była to szkoła imieniem Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda, którzy ją ufundowali. Zresztą jedna z najstarszych, wcześniej powstała ta uczelnia niż Politechnika Warszawska. Także w związku z tym, że w czasie okupacji ta szkoła działała, stała się miejscem, które zgromadziło bardzo patriotyczną młodzież i było bardzo wielu, w zasadzie 90% studentów tej szkoły było w konspiracji. Między innymi wszyscy bohaterowie, na przykład Kamieni na Szaniec, byli studentami szkoły Wawelberga. I w momencie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, wszyscy zostali zmobilizowani i większość studentów po prostu walczyła w powstaniu. Ci, którzy przeżyli, postanowili uczcić swoich przyjaciół, kolegów i w momencie, kiedy szkoła ruszyła, bo szkoła ta ruszyła już na początku maja, wcześniej niż Politechnika Warszawska, to w pierwszą rocznicę powstania postanowili uczcić swych przyjaciół marszem. Z wyjątkowym wieńcem w kształcie krzyża Virtuti Militari z napisem koledzy kolegom. Panie Andrzeju, kto brał przede wszystkim udział w tym marszu? No, wiemy, że to byli ci, którzy ocaleli, ale czy były zgody jakichś władz? Czy to był taki w pełni legalny marsz? Znaczy, myślę, że wtedy to nikt się nikogo nie pytał. To jeszcze był taki moment, że można było coś zorganizować bez żadnych zgód. Więc to było naprawdę spontaniczne wydarzenie. Brali w nim udział głównie studenci Szkoły Budowy Maszyn właśnie, czyli Wawelberga, studentki i studenci Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jako że w tych uczelniach było bardzo dużo też dziewcząt, które były łączniczkami. I to było to główny trzon tego marszu. Natomiast tak jak widzimy na zdjęciach, które powstały dzięki panu Ryszardowi Witkowskiemu, przyłączali się do tego mieszkańcy Warszawy, spontanicznie schodząc z ulicy, po prostu tak sformował się ten marsz. Jak widać, jedyną taką grupą zwartą to są studenci, którzy idą takim wojskowym krokiem. Wieniec nieśli też oczywiście powstańcy. Jak spojrzymy na zdjęcie, które widać tutaj, widzimy po środku na przykład profesora Zbigniewa Lewandowskiego, pseudonim Szyna, słynna postać, wykładowcę Szkoły Wawelberga i Politechniki Warszawskiej, wychowawcę właśnie bohaterów Kamieni na Szaniec, dowódcy akcji Wieniec, sapera. Bardzo ciekawa postać. Także ten wieniec nieśli bohaterowie po prostu. Co jest powodem? Zastanawiam się, że wracacie państwo po 75 latach do tego tematu. Ja w ogóle nigdy nie słyszałem o tej historii i nie znałem tego marszu. Jak większość zresztą warszawiaków, on się odbył tylko raz, jeden, jedyny i został zapomniany. Choć istnieje nagranie, bo wojskowa czołówka nagrała ten marsz, to w kronice filmowej możemy zobaczyć jego fragment, ale to jest powiedziane jako
część obchodów pierwszej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, więc tak naprawdę on w świadomości warszawiaków nie funkcjonuje. Ja 2 lata temu, organizując wystawę o Wawelberczykach właśnie z okazji kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, gdzie chciałem pokazać, jak ta szkoła była ważnym punktem ruchu oporu, co zresztą no widać nawet choćby po takiej historii związanej ze zniszczeniem akt studentów, kiedy Niemcy zażądali wydania wszystkich dokumentów studentów, dowództwo Armii Krajowej zdecydowało o zniszczeniu i specjalna grupa włamała się do szkoły i spaliła wszystkie akta. No mieli spalić akta tylko do 1939 roku, znaczy od 1939 niestety spalili wszystkie, także dlatego mamy problemy z historią szkoły Wawelberga czasami. Panie Jacku, czy marsz będzie szedł tą samą drogą, kiedy 75 lat temu szli ludzie? Dokładnie powtórzymy tą samą trasę. Będziemy nieśli kopię wieńca, który był w 1945 roku. I przejdziemy od SGGW, gdzie się spotykamy o 9.30 1 sierpnia, startujemy koło godziny 10, przejdziemy Rakowiecką, Puławską do parku Dreschera i tam złożymy wieniec. No, dzisiaj to jest pomnik, Mokotów walczył, prawda? Mokotów 44, ale to był grób żołnierzy Baszty wtedy. I tam złożymy ten wieniec. Wiemy, że w marszu weźmie czynny udział pan Ryszard Witkowski, autor zdjęcia, który jest tutaj w moim tle. Wyjątkowa postać, wyjątkowy człowiek, niespełna 95-letni. Czy będą według pana wiedzy jeszcze inni ludzie, którzy 75 lat temu brali udział czynny w tym marszu, tak jak pan Ryszard? Staraliśmy się, natomiast część z osób, no niestety na sytuację, która jest związana z pandemią, nie zdecydowała się. Do końca jeszcze nie wiem, czy będzie więcej kombatantów. Natomiast będą potomkowie osób, które niosły wieniec w 1945 roku i dzięki temu, jak będzie ta więź, nawiążemy do tego wszystkiego, no tak jak pan mówi, pan Ryszard to jest wyjątkowa postać i tak naprawdę dzięki panu Ryszardowi w ogóle ten marsz się odbędzie, bo to on opowiedział mi tą historię i pokazał mi te zdjęcia i stąd powstał pomysł, żeby po 75 latach to powtórzyć. Będzie temu wydarzeniu towarzyszyła też wystawa tych zdjęć, która będzie otwarta kilka dni później. Będzie na ulicy Narbuta, na ogrodzeniu przy budynkach dawnej szkoły Wawelberga będzie można zobaczyć te zdjęcia z 1945 roku. Panie Andrzeju, przypomnijmy, gdzie się spotykamy, o której godzinie? Spotykamy się o 9.30 na ulicy Rakowieckiej przy budynku SGGW obok pętli tramwajowej, tak jak w 1945 roku spotkali się studenci i o 10.00 wyruszamy w kierunku parku Dreschera. Tam około godziny 12.00-12.30, w zależności jak dojdziemy, złożymy wieniec. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi nic innego, tylko serdecznie zaprosić wszystkich warszawiaków, ale też nie tylko. Jeśli nie mamy pomysłu na weekend, możemy to połączyć z tą wspaniałą inicjatywą tego marszu. Ja Państwa ze swojej strony zapewniam, że uczestnika sprzed 75 lat znam osobiście. Jest to wyjątkowy człowiek o wyjątkowym poczuciu humoru, wyjątkowa osobowość. Jeśli chcecie Państwo osobiście poznać pana Ryszarda Witkowskiego i wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, serdecznie Państwa zapraszam. Panu panie Andrzeju, bardzo dziękuję za podjęcie tej inicjatywy i cóż, widzimy się w sobotę. Widzimy się w sobotę, 1 sierpnia. Zapraszam wszystkich Państwa o 9.30 na ulicę Rakowiecką. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.